Po wygruntowaniu całego łowiska, jak już sobie rozłożyliście kosz, warto sobie zaznaczyć grunt. Przede wszystkim na takich kanałach. Tutaj jest to kanał przepływowy. Zamykają śluzy, otwierają śluzy. Raz płynie w lewo, raz płynie w prawo. I naprawdę, można się z tym gruntem czasem nie połapać. Wtedy woda skacze 5 cm, 10 cm w górę bądź w dół. A jak wiemy, ma to ogromne znaczenie dla łowienia na spławik. Przede wszystkim na przykład łowimy cały czas na gruncie. Po prostu mamy na przykład posta położone 10 cm przyponu na gruncie. Nagle nam woda się podnosi o 10 cm. Jak łowimy? W tym momencie łowimy idealnie na styk. Nagle tych bran nie ma. Dzięki temu, że sobie zaznaczymy ten grunt właśnie taką miarką, możemy sobie obserwować właśnie, jak skacze poziom wody, czy się podnosi, czy spada w dół. Mamy taką podziałkę, którą zaznaczamy właśnie mniej więcej, wiemy na przykład, nie wiem, że jak gruntowałam na czwórce, miałam grunt zaznaczony i w tym momencie będę wiedziała, czy się woda podniosła, czy woda opadła i będę mogła szybko reagować i zmienić sobie właśnie grunt na moim zestawie.